Witajcie, drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałbym poruszyć temat ubóstwa. Dlaczego dana osoba akurat przyciąga biedę, ubóstwo i nie może w jakiś sposób iść do przodu w swoim życiu w sensie materialnym, tak? W sensie zarabiania pieniędzy, w sensie rozwoju osobistego i tak dalej, i tak dalej. Otóż w zależności jak jesteśmy ubrani, jeżeli ubiór jest podarty, mamy rozdarte spodnie, mamy rozdartą kamizelkę lub płaszcz wytarty, rozdarty, mamy jakąś miotłę w domu, która jest już wyrobiona, zużyta, jakieś talerze, które są wyszczerbione, nie są to talerze nowe, są to talerze stare, które po prostu są wyszczerbione, tak jak również kubki. Drodzy kochani, te właśnie symptomy, właśnie co wymieniłem, jakby przyciągają to ubóstwo, przyciągają właśnie tą biedę do danego domu, do danej osoby. W zależności, jeżeli się ubieracie w podarte spodnie, w podarty jakiś sweter, czy podarty dres, rozszarpany i nosicie taki dres, albo rozdarte spodnie, no to właśnie to jest symptom przyciągania złych energii. I właśnie takie rozdarte spodnie, czy rozdarte buty, czy ewentualnie odzież rozdarta, czy nieregularnie ułożone włosy, to właśnie, lub te włosy, które nie są czyste, są brudne, no to wówczas, drodzy kochani, to jest symptom, który przyciąga biedę i nędzę i ubóstwo do domu. To właśnie z tą właśnie informacją chciałbym się z Wami podzielić, ponieważ wielokrotnie ktoś może mieć biedę w domu i nie wie dlaczego, a to właśnie są takie drobne symptomy, które trzeba po prostu, o które trzeba dbać. Czyli odzież, wygląd naszego domu, jeżeli są jakieś kwiaty zwisające w dół, jakieś filodendrony, to właśnie one powodują, że zła energia jest w naszym domu. Jakieś lustra stare, no to właśnie to powoduje, drodzy kochani, że przyciąga to biedę i ubóstwo. Nie możemy po prostu wyjść z tej nędzy. A przede wszystkim zła energia, która jest w danym domu i złą energię, którą my sami posiadamy. Czy kobieta, czy mężczyzna posiada jakąś złą energię i dzięki po prostu tej złej energii nie może jakoś awansować w swoim życiu w sensie materialnym, jak również w sensie duchowym. To jest właśnie taka informacja, żebyście wiedzieli, że trzeba się ubierać w spodnie, które są normalne, które nie są poszarpane, nie są rozdarte. Trzeba ubierać dobry, nowy płaszcz, a nie stary, podarty i wytarty. Jak również trzeba mieć miotłę w domu, która jest nowa i nie jest po prostu zużyta. To te wszystkie te symptomy właśnie przyciągają złe, jakby można powiedzieć, złe energie i nie tylko, po prostu przyciągają złe ubóstwo i biedę. To by było, drodzy kochani, na tyle. Jeszcze raz Was zapraszam do linku pod YouTube'em, gdzie możecie zakupić aronin mineralny, nasz odpowiednik. Ja od Ciebie się żegnam, pozdrawiam serdecznie i do widzenia.